Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę techniczną pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa, 25 września 2019 roku. Analizę dzisiejszą przeprowadzimy na interwale dziennym. Na tym interwale zaznaczyłem oczywiście. Ostatni ważny poziom szczytu, czyli poziom 51 849, no i ostatni poziom wsparcia technicznego z dnia 17 lipca 2019 roku to jest poziom 34 628. I właśnie powodem tego, że zmieniamy interwał na nieco większy, czyli na dzienny, jest naruszenie. Bardzo wyraźne tego poziomu wsparcia z dołkiem zrobionym na 32 513 zł, czyli tutaj mamy taką bardzo dużą świeczkę spadkową, naruszającą co najmniej kilka tutaj tych pośrednich poziomów, oczywiście, wsparcia no i oczywiście te, te wsparcie główne. To jest pierwsza sprawa, dlaczego zmieniamy interwał. No i druga sprawa jest taka, że widać tutaj oczywiście tą formację zaznaczoną przeze mnie dwoma kreskami takimi koloru pomarańczowego. Ona wygląda generalnie jak formacja oczywiście trójkąta. Pytanie jest oczywiście, czy tutaj ta formacja trójkąta występuje, gdyż według klasycznej analizy technicznej formacja trójkąta jest formacją oczywiście kontynuacji trendu, więc jeżeli za plecami mamy trend wzrostowy no to po formacji trójkąta powinno z niej nastąpić wybicie do góry. Ponieważ wybicie nastąpiło w dół Wobec czego niespecjalnie można powiedzieć, że jest to formacja trójkąta. To jest po prostu taka formacja, która wygląda jak trójkąt, niekoniecznie musi nim oczywiście, oczywiście być. Z tych dwóch linii, które tutaj widzicie, zaznaczonych kolorem pomarańczowym, bardziej istotną w zasadzie jest ta dolna linia. Dlaczego? Gdyż tutaj mieliśmy raz, dwa, trzy bardzo ładne testy, a w zasadzie nawet cztery. A testy tej, tej linii dolnego ograniczenia trójkąta niech będzie może ona być uznana oczywiście jako linia trendu i później mieliśmy bardzo, bardzo gwałtowne wybicie, a później już widzicie tą oczywiście świeczkę spadkową. No i teraz pytanie jest, jak daleko jeszcze może mogą te spadki dojść, tak? czyli jaki jest zakres. Cenowy tych potencjalnych spadków. Przede wszystkim patrząc na ten wykres, widzimy, że po spadkach. Cena znajduje się między dwoma poziomami. Pierwszy jest dolkiem oczywiście lokalnym 32 513. To już mówiłem. A drugi jest tutaj pociągnięty ze względu właśnie na ten lokalny poziom oporu technicznego 35 534. I cena oscyluje właśnie wokół tego wsparcia technicznego 34 628. Co nie znaczy, że jest ono już definitywnie wybite. Znaczy, wybite jest na pewno. Ale czy to nie znaczy, że byki nie będą teraz go jeszcze? starały się bronić. To jest nadal możliwe. No i teraz cena jest zamknięta między tymi dwoma poziomami, żeby były wzrosty, ewentualnie jeszcze powiedzmy podejście ponowne no, w kierunku tego dolnego ograniczenia tej linii, linii trendu, czyli tą górną na razie sobie już możemy oczywiście skasować. Zajmiemy się tylko i wyłącznie tą dolną. No to ten, ten poziom, poziom, poziom oporu technicznego musi być, musi być wybity. Następny jest w okolicach 37500, no i później ewentualnie byłby. Test tej, tej linii trendu. Z drugiej strony wsparcie, oczywiście lokalny dołek 32513, no a później zauważcie, że nie ma praktycznie nic y, dla, dla byków do zaoferowania rynek aż do poziomu. Kolejnego wsparcia technicznego z 6 czerwca 2019 zlokalizowanego na 27 986. To już będzie poziom, który będzie odpowiadał poziomowi około 6,5 tysiąca dolarów. W chwili obecnej tutaj te wsparcie odpowiada poziomowi mniej więcej 8 tysięcy dolarów, także byki definitywnie przegrały walkę o 10 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o, o Bitcoina. No i w tym momencie tutaj mieliśmy dołek, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś około ceny 7935. To zależy oczywiście, oczywiście od giełdy, Także w okolicach 8 tysięcy dolarów się obecnie znajdujemy. Znajdujemy się również tutaj w okolicach powiedzmy 34 628 złotych, jako te wsparcie techniczne. Czyli po takim wybiciu dołem musimy poczekać, co rynek zamierza zrobić. Gdyż wybicie dołem to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że zbliżamy się bardzo szybko do poziomów wyprzedania rynkowego i z tych poziomów, mniej więcej tutaj właśnie no, mamy 32 punkty, tak na RSI, natomiast poziom wyprzedania zaczyna się od 30, mniej więcej od tych poziomów rynek może uznać, że cena w naszym wypadku cena Bitcoina do złotówki jest już bardzo tania i mogą zacząć się oczywiście może zacząć się oczywiście proces akumulacji danego waloru w naszym przypadku oczywiście Bitcoina. Także warto teraz obserwować zachowanie uczestników rynku właśnie w okolicach tych dwóch poziomów cenowych. No i wiemy, że wybicie górnego ograniczenia, czyli wybicie oporu technicznego może prowadzić do do testu tej linii trendu wzrostowego, a wybicie dolnego ograniczenia może nawet prowadzić do kolejnego zjazdu właśnie w okolicy 27 986 zł. Także zobaczymy w jaki sposób rynek będzie zachowywał się w tym wąskim przedziale cenowym między tymi dwoma niebieskimi poziomami technicznymi. Z mojej strony to jest wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tej analizy, no i zapraszam oczywiście na kolejne niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.